Co dalej z zielonym rynkiem? Nieczynno zeszłego roku w obrzyskie targowisko w Śródmieściu wciąż czeka na zarządcę. Miejsce, które w czasach świetności oferowało niemal wszystko, stopniowo podupadło. Pod koniec działalności świeciło pustkami, a nieliczni ze sprzedawców wystawili swoje towary bardziej z przyzwyczajenia niż z nadziei na zysk. Można było tam kupić dosłownie wszystko, począwszy od antyków, warzyw, owoców, drobiazgów, kończąc na sprzęcie wędkarskim. Jak poinformowano nas w Społem, spółdzielni spożywców w Wałbrzych, która jest właścicielem gruntu, oferta jest wciąż aktualna. Najbliższy przetarg odbędzie się 15 listopada. To, co powstanie na terenie dawnego rynku jest zależne od potencjalnego zarządcy. Dotychczasowa cena za teren to 850 tysięcy. Możliwe są też negocjacje.